Witam, Rzymuszki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku Sardomar 4 na modyfikacji Kezredux jako Afganistan. W ostatnim odcinku udało nam się wreszcie tutaj ich pokonać, ale niestety dołączyliśmy do wojny, która się szybko zakończyła i szczerze powiem, napakowali tutaj mnóstwo dywizji. To mi się nie podoba, że jest napakowane strasznie dużo dywizji, a tutaj jak patrzę, to też nie wygląda zbyt dobrze. Próbuję oczywiście sobie podbić nieco naszą produkcję, ale czy nam się uda, to nie wiem. Teraz atakujemy w sumie w miarę ok. Tutaj udało nam się okrążyć ich. To jest dobry moment, żeby tutaj pchać do przodu, dlatego że dosłownie nie mają tutaj żadnych dywizji, a jak mówiłem, one są słabe jednak. W ogóle mam kolejny dopływ manpowera, nawet nie wiem skąd. Okej. Okay. Może zaatakujcie tych. Tutaj jakbyśmy odcięli, to naprawdę dużo byłoby okrążonych. Tutaj mamy nieco okrążone dywizje wielbłądzie. Pamiętam, co ktoś opowiadał właśnie, że takie, że te defilady z wielbłądami, że stanowiska karabinów maszynowych na wielbłądach, że to tylko to fajnie wygląda, ale realnie to nawet nie działa, więc tylko jest na pokaz. Ok, i tutaj oczywiście możemy wybrać. Musimy oczywiście wybrać, że dla radykalnych. To później dosłownie ma znaczenie, bo później będziemy mogli sobie wybrać, którą ścieżkę idziemy. Więc na razie tutaj wybieramy nieznaczące decyzje, ale później będą miały one znaczenie. Tutaj nasza wojna, nie powiem, wygląda znakomicie, ale ja przewinę tutaj, ponieważ mam nieco więcej FPS-ów. No naprawdę, tutaj strasznie tnie FPS, nie powiem. Więc tutaj musimy jakoś się pozbyć. Tutaj widzę, że udało nam się wypchnąć stąd, przez co mamy problemy. Te dywizje niech ciągle atakują. Nie powiem, jakoś to idzie, ale powiem szczerze, bardzo wolno. To, co na pewno byśmy chcieli, to żeby to jakoś porobić, tylko widzę, że tutaj słabo. Oraz też wezwali z powrotem dywizję, co oznacza, że nie mamy nikogo, kto nas bronił przed inwazjami morskimi. Słabo. Ale uda nam się przejść, więc to, co w głównej mierze mamy zrobić, to zaatakować dalej. I bardzo chętnie bym sobie jednak wziął dywizję perskie, gdyby można byłoby. Ale chyba się na razie nie można. Nasze dywizje już przeszły nieco. A ci mają kontrolę czy co? Nawet nie wiem, co się stało. Może po prostu przez to, że zmieniło się. Okej, okay, więc oczywiście dajemy dalej to. Wiadomo, że będziemy dawać trzecią opcję. Nawet nie będę patrzeć, co to jest, bo zawsze to będzie jakaś mega radykalna. A my musimy sobie lepsze karabiny dać i może Engineer Companies. Na pewno będziemy potrzebowali produkcję tego wsparcia, ale na razie to może sobie zostawmy na później. Jak to wygląda wojna? Jesteśmy tutaj, nawet nie jesteśmy tym. Ile oni stracili? My straciliśmy 200 tysięcy. Oni stracili mniej. Wow. A, bo jeszcze się liczą tamci. Dobra. Dobra. Tak naprawdę to musimy ciągle ich atakować. I po pewnym czasie powinniśmy sobie poradzić z tym. Ale pytanie jest takie, czy nie mamy tutaj braku zasobów?
oczywiście brak. W takim razie popchniemy sobie tutaj budowę. I to powinno nam pomóc. No na pewno nie pomaga to, że Rosja upada. Na szczęście Persja jest kolejnym głównym majorem. Ale, że tak powiem, komuna zbytnio nic nie robi. Patrzę, co tutaj jest. Okej, więc tutaj możemy sobie zrobić to. Bo już zrobiliśmy. Czy nam się to opłaca? Myślę, że nie. To mogłoby być fajne, ale zróbmy najpierw to. Okej, więc tak. Mamy tutaj... Tak naprawdę nie mamy braku zaopatrzenia, ale po prostu mamy wielkie braki w wyposażeniu. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. My w sumie możemy sobie zrobić o to. Okej. Tutaj widzę, że udało się im pokonać. Wow. Nie powiem. Cosmic Realm of Aaru. Nie powiem, tutaj taki white piece trochę słaby dla nich, ale zobaczymy. W głównej mierze byłoby fajnie, gdybyśmy mogli jeszcze jakoś rozszerzyć to, ale myślę, że się tego nie da aż tak łatwo rozszerzyć. I się nam daje przebić. Produkcja tego naprawdę nie będzie zbyt szybka. Ja bym chciał, żeby tutaj może lotniska jakieś... Nawet tego lotniska nie możemy wziąć. Czego nie możemy wziąć? Zero z 400. Dziwne. Jakby w ogóle nie można było tam wlecieć. Budujemy jakikolwiek z tych punktów? Nie, nawet nie budujemy. Dobra, pytanie, co coś tutaj mamy? O to możemy. Realnie prawa kobiet go zniszczyły, więc może tym razem nas nie zniszczą? Oby. Tutaj widzę, że Leningrad, znaczy się Piotrograd, się broni. No ale realnie, no to, że tak powiem, Francuzi to kompletnie słabo nie idzie. Okej. W takim razie tak, zostało rozbite to. I tak wcześniej nam nie pomagali. Sardynia. Możemy im ukraść nieco floty? Wow, możemy. Okej, więc tak, Sardynia została oczywiście, wiadomo, że przyjęta przez tych. Więc nawet nie będę tutaj tego kwestionował. Okej. W takim razie, jeżeli to mamy... Możemy dołączyć tutaj. Dobra, ale nie. Możemy zrobić Teheran Conference. Dobra, możemy tak naprawdę dołączyć wszędzie. Ale trochę słabo, że usunąłem, bo dosłownie bym i tak robił dalej to. Więc tak. Tutaj. To już nie ma sensu zbytnio atakować. Więc się brońmy. Możemy sobie tutaj zrobić... Jeżeli chodzi o te wojny, to my...
Jesteśmy nadal w wojnie z tamtymi, więc byśmy zepsuli sobie to, byśmy dosłownie mogli ominąć to i zapewne dołączyć do wojny. Bo jak sami widzicie, tutaj nie ma sensu. W ogóle mam teraz tych mało FPS-ów. Okej, jak tutaj wygląda? Japonia dobrze się trzyma. Japonia nie ma wojny z nami, to jest dobre decyzja, że nie dołączyłem do nich. W głównej mierze to nie podoba mi się, że osobnie nie możemy nic z tym zrobić. Teraz się skończyło to, więc zróbmy sobie dalej. I sobie zróbmy tego. Zok nie żyje niestety. Lepsze karabiny. I dostajemy. No nie powiem, że tak... Wypowiedziałem tą wojnę, ale teraz bardzo chętnie bym ją zakończył, ale z drugiej strony zakończenie tej wojny... Tak, tutaj zakończę tą wojnę i później bym mógł zaatakować się ponownie. Nie, mógłbym sobie Turcję zaatakować. To byłoby fajne. Zamiast tego. No... To byłoby bardzo fajne zrobienie. Chyba zrobię ten cel narodowy. Bo jak sami widzicie, tutaj nie ma sensu zbytnio. To jest po prostu mid-grinder typowy. Nie mamy zbytnio wrogów. Persję już zdobyliśmy, więc nawet nie ma znaczenia. Tutaj się biją ci, więc to mógłbym wykorzystać. Jak tam budowa tego? Chciałem poinformować, że już nam nie jest w sumie to potrzebne, więc usuną sobie to. What the heck? Co się tam stało? Dlaczego jacyś Indianci nam tutaj pomoc wysyłają? Skąd? Czekaj, Turcja wypowiedziała przeciwko nam wojnę? Oh, okej, wycofujemy się. Pytanie, czy to też nas wycofa z tej wojny? Udaje nam się nieco co odzyskać tego, ale tak. W sumie dobrym momencie postanowiliśmy wycofać się z wojen, bo to naprawdę nieciekawie wyglądało. Dobra, jeszcze kilka dni. Okej. Udało nam się wycofać z wojny. Dobra, w takim razie rozpoczynamy to. I po pierwsze będziemy stacjonować na granicy z Turcją, ponieważ ona jest niebezpieczna.
Mieliśmy jakąś ideę, jesteśmy na wojnie, nawet nie wiem o co chodziło w niej. Okej. W takim razie, jeżeli już tutaj mam wszystko ogarnięte, no to próbujemy dalej rozwijać nasze państwo. Tutaj mamy, naprawdę mam 13% poparcia. Wow, ale nam spadło. Ciekawe dlaczego. ciekawe dlaczego. No. Nie wiem dlaczego, ale drzewko celów narodowych strasznie mi ścina, jak nieco tylko oddalę. Więc nie powiem, coś bardzo logującego jest w nim. Ogólnie tutaj, czy mamy coś? Możemy w to pójść. Ciekawe. Tutaj oczywiście mamy później do wyboru różne rzeczy. Druga złota era islamu, ciekawe. I naprawdę jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia. To bym bardzo chętnie sobie usunął, ale zanim to zrobię, to mega czasu minie. Sami widzicie, jak szybko gra teraz leci, no. Mamy trochę samolotów, ale realnie ja zawsze mam problem z nimi później. Organizacją. Dawajcie więcej stali. Nie powiem, bym chciał to zrobić, ale chyba nie mogę. Jednak nie mamy aż tak dużo karabinów. Okej, więc tak. To. Emancypacja prasy, ciekawe stwierdzenie. Okej. Dobra, no tak na razie ładnie to wygląda. Nie jesteśmy w wojnie z nikim. Tak naprawdę chciałbym z nimi zaatakować. Ale gościu się ubrał. Ale żeby to zrobić, to dosłownie musiałbym o to mieć. Trochę to potrwa. A i tak musimy sobie nieco armii porobić. Mamy dużo manpowera. To jest na pewno duża pomoc, ale to nie jest coś takiego, że my możemy to jakoś wykorzystać. Mamy broni. Broń jest nam potrzebna. Więc jak na razie się wycofaliśmy z wojen. Oni robią tutaj wargol, my będziemy stać po prostu na granicy i bronić. Póki co jesteśmy w sumie jedyną siłą, która może was obronić. Tutaj mógłbym sobie jeszcze dodać nieco tych dywizji. To oczywiście dodaje nam, że tak powiem, więcej karabinów i więcej artylerii, ale z czasem powinniśmy sobie poradzić z tym. Jeżeli chodzi o to, to ładnie to wygląda. Ok, więc tak, po pierwsze usuwamy sobie oczywiście bandytów. Bandyterka jest jednak nadal minusowe dla nas. Oni w ogóle ciągle dodają bonusy. Nie wiem skąd to jest Tribal Military. To zgaduję, że to bym musiał sobie zrobić to. A to musiałbym sobie najpierw odblokować. A w sumie możemy zrobić to. I wybrać jakiego gościa. Byśmy sobie wzięli. Wydaje mi się, że marynarka dosłownie tyle jest. Ale nie możemy rozpocząć reform dopóki nie rozpoczniemy ich. Więc okej. To nawet mi się podoba. Ale to jest trochę pójdzie. Tutaj musimy wszystko mieć? Tak, wszystko musimy mieć. Więc zanim tutaj się wszystko zrobi, no to trochę potrwa. Ciągle narzekam, że to trwa, ale to już jest takie lagi. Naprawdę. Co się stało z tymi... O, ma się rozstali zniszczeni.
zmiecieni z powierzchni ziemi. A ci... Kansas mają stolicę. Są ci od Ku Klux Klanu? Nie, chyba usunęli. Nie są. Okej, okay, więc tak. Zostali usunięci od tego, więc teraz możemy zrobić to, albo możemy... Wow. Będziemy po prostu niszczyć reakcjonistów, przez co dostanie kolejnego minusa. Och, to boli. Dobra, patrzmy, czy coś możemy tutaj porobić. Możemy tutaj to porobić. Ale karabinów oczywiście nie będzie mieć. 6 dziennie to mi się podoba, ale zanim to się wypełni, to na pewno długo, dużo czasu minie. No, 1,5 roku, no to to jest naprawdę mnóstwo. Tutaj oni nadal istnieją. Ci raczej nie zaatakują przez pewien czas, ale my możemy dostać Wargola. Więc to jest znakomite. Nie wiem, dlaczego Persja w ogóle nie chce tutaj zbytnio chronić tej granicy. Nie. Nie upadli, a ja im tak pomogłem. Lepszy lepszy wykopowanie. Okej. Okay. Więc zbliżamy się. Powoli, ale do przodu. Szczerze to bym po prostu... Większość po prostu zrobiłbym już autocomplete, żeby nie było aż tak problemu, ale... Okej. Okay. W ogóle tutaj daje nam poparcie? To nawet nie daje nam poparcie, to daje innym poparcie. Co to jest za zepsuta rzecz? Traditionalist. Nie powiem, trochę tutaj jest dużo takich jednak dobrych. Tutaj mi się podoba, nie podoba, że to jest, ale to usunie wtedy. Tutaj wreszcie dostaniemy to, co bym chciał od dawna. I to usunie. Też dosyć... dosyć bardzo negatywny. I później zapewne pójdziemy w to. Okej. Okay. Teraz rzecz, która dosłownie nie jest nam zbytnio potrzebna, ale bierzemy ją. I możemy sobie wziąć o ten. Nigdy nie pamiętam, co ja tutaj brałem. Bo to. Ale nie jestem pewien. Okej, w takim razie czekamy w głównej mierze na to, już niedługo. Pokazuje, że mają słabo z tym, no ale Grecja z nimi walczy. Okej, i... Dlaczego to się nam zrobiło? Jakby jakiś bunt miał być. Nawet nie czytałem, o co chodziło. Możemy coś z tym zrobić? Nie, pokazuję, żeby można było coś z tym zrobić. Nawet nie wiem, co to jest. Usunąłem bandyterkę, więc nie wiem, co. Wiedziałem, że coś będzie takiego. Dobra. Wysyłamy tutaj szybko. Chyba, że nam pokonają. Oni w ogóle mają drzewko? Nie, nie mają drzewko. O, dziękujemy za wsparcie. Pytanie jest takie, czy jak zdobędą stolicę... O, się zepsuło nam.
wojna, to czy to będzie koniec? Bo dosłownie nie ma nas w stolicy. Mieć pokój. Okej. Okay. Więc może zróbmy w takim razie to. Szczerze powiem, zapewne zrobię sobie... Wejdę na autosave'a i naprawię to, bo dosłownie nie wiedziałem, że coś takiego może się nawet wydarzyć. To zauważyłem, że to może się... Że w pewnym momencie to się pojawiło, ale ja dosłownie nie myślałem, że to... Że to będzie tak szybko. Na razie musimy bronić jeszcze granicy z Perskiej, więc proszę szybko wejdźcie tutaj i odbijcie punkty zwycięstwa. Nie wiem, czy to jest wojna domowa, czy to jest po prostu oni się pojawili jako nowe państwo, ale dosłownie oni jak wejdą te punkty, no to będzie po nas, więc musimy szybko wyjść i zdobyć z powrotem. Dobra, ale na tym kończę. Jeżeli się nam nie uda, to po prostu autosave'a włączę i zobaczymy. Ale raczej powinno nam się dać. Więc był z wami Trachol. No to cześć.